Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Tak jak wiecie, od poniedziałku rozpoczęliśmy przygotowania do nowego sezonu 2015-2016. Awansowaliśmy do futsal Ekstraklasy, więc niezbędne było delikatne przebudowanie drużyny. Tutaj w porozumieniu z trenerem zakontraktowaliśmy kilku nowych zawodników. Najważniejsze osoby, które pojawią się u nas w klubie jako osoby nowe, to jest właśnie Krzysztof Elsner i Maciej Wołoszyn. Zawodnicy już dobrze znani na futsalowym świecie. Krzysiek Elsner, odkrycie sezonu pierwszej ligi ubiegłego sezonu. Kilka dni temu zdobywca Mistrzostwa Polski Nike Play Areny piłki nożnej sześcioosobowej. Swoją drogą MVP meczu, tak? Jeśli dobrze pamiętam, MVP całego turnieju, więc nie ukrywamy, że liczymy tutaj na Krzyśka i na jego umiejętności. Maciej Wołoszyn, postać bardzo dobrze znana w świecie futsalu polskiego. Zdobywał wicemistrzostwo Polski w futsalu, Super Puchar Polski. Zdobywał też Puchar Polski. Z tego co wiem, to również Mistrzostwo Polski na młodzieżowe U21. Także przedstawiam Państwu nowych zawodników. Może kilka słów od trenera. Trenerze, prosimy. No cóż, dwie nowe postacie w klubie. Bardzo się cieszę, że udało się zakontraktować właśnie tych zawodników. Jeśli chodzi o Macieja Wołoszyna, to znam tego zawodnika już dosyć długo. Mieliśmy możliwość współpracowania przy kadrze akademickiej, która brała udział w mistrzostwach świata. Także tutaj Macieja już powoływałem kiedyś do reprezentacji Polski akademickiej. Co do Krzysztofa, no to na pewno był jednym z najlepszych zawodników pierwszej ligi w ubiegłym sezonie i jakby jego postawa sprawiła, że byliśmy bardzo zainteresowani pozyskaniem tego zawodnika, także bardzo się cieszę, że ta dwójka już od wczoraj bardzo mocno pracuje i przygotowuje się do tego, aby reprezentować godnie barwy FC Toruń. Maciej, osamotniony tutaj w Toruniu nie jesteś. Dwóch zawodników z kadry FC Toruń doskonale znasz ze Szczecina. Jest to Marcin Mikołajewicz i Kolej. To bardzo mi pomogło. Kola i Miki, znam ich ze Szczecina i to bardzo mi pomogło też wejść lepiej w zespół. Zostałem też dobrze przyjęty przez nich i nie czuję takiej presji, że jestem nowym kompletnie zawodnikiem i muszę wszystkie swoje relacje budować. To też jest starszyzna, to też łatwiej mi wejść w zespół i dobrze ich znam, więc bardzo się cieszę, że oni są obecni i pomagają. Krzysiu, ty też jesteś tutaj osamotniony. No. Tak. 90% drużyny jest doskonale znana przez ciebie. Praktycznie z Torunia. Znam chłopaków, grałem z nimi we wszystkich praktycznie ligach tutaj w Toruniu, jakie się dało ograć, póki mogłem. No i co, zaklimatyzuje się na pewno, no i będziemy walczyć tutaj o każde trzy punkty. Taka ciekawostka, Krzysiu, hokej na trawie czy futsal? Futsal, już futsal. Bo Krzysiu swoją karierę sportową rozpoczynał w zespole Bałganów, jak to dobrze pamiętam, pod okiem Andrzeja Matuszkiego. Tak jest.